Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do Sieniawy, do miejscowości, gdzie się odbywa tutaj wręczanie nagród za sezon 2017 dla hodowców z oddziału Waxmund, Raba Wyżna i rejon lotowy. Rejon lotowy i jeszcze dodatkowo tutaj się będzie odbywała impreza poświęcona 25-leciu istnienia oddziału Raba Wyżna. Tak. Tutaj mamy dom weselny w Sieniawie. Zobaczmy, tutaj kolega Jan Bochęciak, prezes sekcji tutaj, Raba Wyżna. Tak, tutaj zorganizował to. Między innymi zobaczymy, jak tam widzimy tam na oknie. No nie sam zorganizował. Nie, ale tutaj, bo ty stąd pochodzisz w ogóle. Tak. Z Sieniawem tam do Pysówki jeździmy, ale ty stąd jesteś tutaj. Tak. Powiedzmy teraz jeszcze tak, oddział Raba Wyżna, ilu liczy hodowców? 57. No to co roku się tam o kilku zmienia. No wiadomo. Zwiększa się, zmniejsza? Czasem się zwiększa, czasem zmniejsza. Dobrze. W tym roku się akurat zwiększyło. Jan nam opowiada, jakie on tam ten sukcesy zdobywał, ale my też sobie tutaj na bieżąco zweryfikujemy to, co mówił, czyli tak, jakie dyplomy wziął on, ale też zobaczymy jego konkurentów i zobaczymy te nazwiska, o których on tam nie raczył wspominać, nawet kiedyś już wspominał, jak byliśmy, ale zobaczymy innych hodowców, którzy po prostu tutaj są w oddziale Raba Wyżna, Waxmund i jak tu będzie wyglądała impreza. Także wejdziemy za chwilę do środka i będziemy relacjonować, jak wygląda wręczanie nagród tutaj w górach, w oddziale Raba Wyżna, Waxmund. Dziękuję, idziemy do środka. Jesteśmy tutaj właśnie wewnątrz tego pomieszczenia, gdzie się będzie odbywało wręczanie pucharów. Tutaj widzimy hodowców dzielnie rozstawiających puchary. No tutaj te puchary jak są podzielone, bo tu dwa oddziały będzie, Raba Wyżna i Waxmund. To... Nie, to są Waxmund. Waxmund tylko, a tam będzie. Rejon jest. Tam jest rejon, a gdzie Raba Wyżna, Jasiu? No jeszcze nie, jak się stoły zwolnią, nie? Czyli to musimy na dwa razy. W samochodzie, czyli tak. Pierwszy będzie Waxmund, a Waxmund to jest jaki, Paweł, numer? 237. 237, Waxmund. To ile was tam hodowców jest? Ponad 100. Ponad 100, no to więcej jak w Rabie Wyżnej. No u niej to jest sekcja duża. Duża sekcja. Tutaj, no to zobaczymy tutaj sobie na chwilę patrzymy tutaj. Widzimy hodowcę przychodzą, witamy się, tak? Dzień dobry. No, tutaj mamy hodowcę po koleżeńsku. Okazało się, że z jego bratem razem w wojsku byliśmy jeszcze w akademii na początku. To był 90 rok, to 27 lat temu. Tutaj kolega z miejscowości Sromowce, Niżne, Kościółek nazwisko, imię? Jacek. A przy okazji pozdrawiamy kolegę, którego właśnie w wojsku służyliśmy. On tutaj dalej gdzieś mieszka, teraz w Bielsku-Białej, tak? No. Dobrze, tutaj kolega lotuje w oddziale tym Waxmund, tak? I no jak to wyniki? A, różnie. Proszę? Różnie. Różnie, ale teraz będziemy jakieś puchary odbierać tutaj? No będzie, no. Tak, w jakich kategoriach? Roczne. Roczne. I które miejsce? Pierwsze. No to gratulujemy. Liczna hodowla jest? No, dość liczna. Dobrze, no to będziemy sobie to oglądać, popatrzmy. Tutaj też dyplomy. Są te puchary, skąd pochodzą, Paweł, od ciebie? Ode mnie. Oczywiście. No dobrze. Zobaczymy. Jak to wszystko obserwował. No, widzimy, koledzy z oddziału Waxmund poczęli wręczanie sobie tutaj pucharów. Ty, Paweł, ale ty się nie nazywasz Żywiec. Przepisowy się. Upoważnienia mu. To jest nowy trener. Pierwszy wicemistrz kategorii A w lotach gołębi dorosłych Cichoń Grywalski. Sekcja Sromowce. Prosimy przedstawić frekwencja. Kościółek nie dopisała. Kolejny kościółek. Piękny kościółek. To są pudła. Tak. Pudła se weźmie, padły do jednego. Mistrzem kategorii A został kolega Para Stanisław. Brawo. W imieniu własnym i członkach zarządu powiedz wujkowi, że to wyjdzie ten powrót. Przechodzimy do kategorii B. Pierwszy. Drugi wicemistrzem w kategorii B został kolega Janowiak-Jan. Szaplany. Staszek jest przedstawicielem tutaj. Widzimy, na pewno nie będzie dużo. Zostanie w prowincji. Pierwszy wicemistrzem został kolega Mrowca Paweł Polska. Wszystkiego dobrego, ale żeby ten wynik lepszy był w skali kraju, to było jest. Mistrzem kategorii B został kolega Para Stanisław. No, to się bójkę przyjadł. To już? Pozdrów tatę. Jak będzie dzwonił, że go pozdrawiamy wszyscy. Przechodzimy do kategorii C. Tak, drugi wicemistrz kategorii C, Żywiec Bogdan. Żywiec!
Borowca! Nie śpi! Pierwszym wicemistrzem kategorii C został kolega Pana Stanisław. Odbierać. Tych kategorii mamy tutaj dużo, trochę czasu to potrwa. Na razie przerwiemy, a przejdziemy, zaczniemy dalej filmować. Mistrzem kategorii C został kolega Robert Andrzej. Wszystkiego dobrego kolego. Tak trzymać dalej, żebyś wiesz, tych starych repów, co już tyle na tych pucharów mają, żeby rozumieć, że ich wolę. Przechodzimy do kategorii maraton. Nie będę mówił koledzy, bo wszyscy wiecie, że to jest loty z odległości powyżej 700 km. I tak, drugi wicemistrz, Olejarz Gabriel, sekcja Sromowce. Ja widzimy, nie ma. Kolega Kościółek kolejny raz odbiera. Pogratuluj kolegu. Szkoda, że ich nie ma. Nie zawsze się każdy uda. Pierwszy wicemistrz, kolega Łaś Marian. Po kolei wręczanie dyplomu. Mistrzem kategorii C. M raczej został kolega Majerczyk Stanisław. Copkę przed mistrzem. Kościółek, Jacek i Marcin. Brawo! Dobrze, Mikuł. Kościółek osobiście. Tym razem za siebie, nie? Za siebie. I razem z tureczką. Bolą. O, zrób ładnie dalej zdjęcie. Bola, dyplom niesie, tata niesie. Kuchaj. O. Tutaj pomału te kategorie. Nie rozdaj się. Znajdują tutaj odbiorców. Niestety troszeczkę frekwencja kolegów z oddziału nie dopisała. Ale kochani, tak trafią. Ale tak. Ale no i ostatnie puchary z oddziału Waxmu są już wręczane. No wprawdzie nie były to te osoby, które dostawały w większości, ale wierzymy, że za chwilkę. O, tam jeszcze kolejne dostawiają, nie, to nie wszystkie widzę. Mieli bardzo dużo, ale niestety hodowcy nie przybyli. Natomiast za chwilę te najważniejsze, te główne, takie duże, ten te ostatnie puchary są tutaj wręczane. No i został nam ostatni puchar, tak? Szanowni koledzy, teraz przechodzimy, pozwolę sobie ją wręczyć jako prezes tego oddziału. No, współzawodnictwo za supermistrza. Wchodzą tutaj gołębie, współzawodnictwo typowane, samotypowane, roczne. To są gołębie dorosłe. Jeden nerwowo, tak na drugi lot. Kolega, supermistrzostwo. Koledzy, jest jeszcze jedna taka mała uroczystość. Myślę, Piotru, że wyjdziesz tu, jest. Albo chodź ty, Heniu. Rozumiesz, tutaj jest taka uroczystość, że kolega Jan Buzek. Mam 40 lat uczestnictwa w związku, ponad 40 lat i tutaj sekcja Sromowce, sekcja Dębno ufundowała super wkład. Zdrowia, ja zdrowia. Jeszcze, żebyście jeszcze parę razy zgotowali. Zajście będzie. Polacy, przechodzimy jeszcze do dorosania. Bardzo bym prosił. Po wręczaniu pucharów w oddziale Waxmund mamy teraz uroczystość, gdzie następuje wręczanie pucharów w rejonie Podhale. Drugie miejsce kolega Majerczyk! Brawo!
siłą rzeczy przy tej frekwencji widzimy ciągle te same twarze. Koledzy biorą tutaj się śmieją. A rejon pod Halle to jest ile oddział? Trzy oddziały. Waksmund, Rawa Wyżna i Nowy Targ. A z Nowego Targu to się jest? Tam jest kolega. Łącznie kolego, mamy około 230, może 235 odowców. W tymże wiodącym oddziałem, w tym rejonie lotowym jest oddział Waksmund, który ma ponad 320, nie żebym się chwalił, ale taka jest rzeczywistość była. To jest nasze inicjatywy, to konkretnie z mojego stworzenia rejonu lotowego. My się wydaje, że w miarę jesteście zadowoleni. Idealnie nikt nie działał, ja też. Może przyjdą inni, będą lepiej działać. Oby. Koledzy przechodzimy do kategorii C. Drugi wicemistrz kolega Żywiec Bogusław. Pierwszy wicemistrz kolega Para Stanisław. Mistrzem został kolega Andrzej Hrobor. W tym współzawodnictwie poza kategorią C i maraton mam jeszcze współzawodnictwo w rejonie lotowym co do kategorii UP, samotypowanie i typowanie. I typowanie dokładnie. I teraz 10 przodownik Janow jak ja. 9 Luberta Stanisław. Ósmy przodownik Śmiałkowski Jan. 7 przodownik Szenka Stanisław. 6 przodownik Łaź Marian. Piąty przodownik Olejarz Gabriel. Łaź Marian, 6 przodownik Olejarz. Czwarty przodownik Król Mieczysław Jarosław. Policja powiedziała co robić, bo podszywanie się pod cudze nazwiska to tak jest ścigane. Trzeci przodownik kolega Bochęczak Jan. Leżę do spraw lotowych oddział Rawa Wyżna. Drugi przodownik kolega Żywiec Bogusław. To Paweł Brodka się podtrzyma pod niego. I pierwszy przodownik kolega z oddziału Nowy Targ, Żana Tadeusz. Tak, drugi wicemistrzem w kategorii Open kolega Cion Grywalski. Pierwszy wicemistrz kolega Majerczyk Stanisław. Kolega Kościółek, gdzie się inaczej nazywał teraz przed chwilą też, no. Majerczyk Stanisław. I koledzy, mistrzem kolega Para Stanisław. Koledzy, coś małe mamy zamieszanie, bo kolega Mrowca patrzy nie z tego, z czego żyje, tylko patrzy innych interesów i po prostu pomylił się. Może patrzy w ten interes, co kolega Żywiec prowadzi. A moby? Może. Nie, już pomyliłeś się. To trzy przodownik Majerczyk Stanisław. Gratulacje. Dyplomy w kategorii roczne, tak? Kolega Kościółek się cieszy, bo będzie odbiał tytuł mistrza rejonu Podhala. I tak dołączymy do drugiego wicemistrza w Gołębia Rocznej. Kolega Pędzimąż, JP, nie wiem, Jan. Jolanta i Piotr. Pierwszy wicemistrz Para Stanisław. To ani to Jolanta, ani Piotr. Mistrzem kolego dostał Kościółek Jacek Marcin. Aha, jest tak.
Proszę. O, ale puchar to weźmie, może puchar weźmie. Olaf się. Przechodzimy do typowanych młodych. 10. przodownik Hansel. Ostatnio Maciu Mieczysław. Zielony futale z nadjazdów. Drugi Mio, Probak Andrzej. Czwarty go, czwarte miejsce go, Probak. I piąty Moleja z Bartumi. I odbiera Ola Kościółek, tak? Może będzie tak, jak tata hodowała go. Wszystko możliwe. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, że przykładowo dla supermistrza w oddziale do Wytarg to jest ufundowany przez wójta gminy do Wytarg. I tak w rejonie lotowym, w rejonie lotowym Żdów jest ufundowany przez starostę powiatu nowotarskiego. W związku z tym, że wszystkie trzy oddziały znajdują się w powiecie nowotarskim. I tak mistrzem, supermistrzem na rok 2017 został kolega Para Stanisław. Kolega odbierał bardzo dużo. Ty jesteś Stanisław? Nie. Imię? Kuba. Syn. Para. W związku z powyższym koledzy, dziękuję wam za pomoc w rozdaniu pucharów i dyplomów. Dziękuję i oddziałowi Rawa, i oddziałowi Nowy Targ. Dziękuję. Zakończyło się wręczenie pucharów za wyniki w rejonie Podhala.